znajdujemy się na balkonie willi Kalisja, budynku, w którym w przeszłości walczono i z niesprawiedliwością, i o wolność. Ale o tym później. Teraz spójrzmy na sąd. Budynek, o którym była już mowa w naszym cyklu, powstał jako trybunał i przez długi czas służył władzy zaborcy do przywoływania niepokornych obywateli do narzuconego porządku. Co istotne, miejsce to nigdy nie zmieniło swego przeznaczenia. Od zawsze jest to sąd, niezależnie od tego, czy Polska jako kraj istniała na mapie, czy nie. Czy u władzy byli Polacy, czy okupanci, dzieło Sylwestra Szpilowskiego nie zmieniło swego przeznaczenia. Niedaleko sądu, bo na ulicy Jasnej, jeszcze do niedawna była komenda kaliskiej policji, ale wcześniej to miejsce było siedzibą nie tylko służb porządkowych mających zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. To tutaj od 1939 roku mieściło się gestapo. Pod wodzą Wilhelma Schönröge, które liczyło od 10 do 15 funkcjonariuszy, a pomagało im około 35 konfidentów. W czasie wojny gestapo aresztowało ponad 1300 osób i to tutaj w 1944 roku, po kilku dniach tortur, zmarł Franciszek Stryjas, potem ogłoszony błogosławionym świeckim, pierwszym w historii naszego miasta. Również tutaj, po wpadce Armii Krajowej, aresztowano Alfreda Nowackiego, Niemca, który był alianckim szpiegiem działającym w strukturach Armii Krajowej. Razem z nim aresztowano Elwirę Fibiger oraz 70 innych osób. Część z nich, w tym Fibiger i Nowackiego, skazano na śmierć, a wyrok wykonano w lesie w Skarszewie w styczniu 1945 roku, kiedy to Niemcy już uciekali przed nadciągającą Armią Czerwoną. Po wojnie przy Jasnej zainstalował się Wydział Śledczy Milicji Obywatelskiej, który w czasie stanu wojennego aresztował około 70 osób. To na Alei Wolności instalowała się radziecka władza w Kaliszu. Najpierw w latach 1945-1948 w kamienicy pod numerem 17 siedzibę miał Komitet Miejski i Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej, a potem na kolejne 3 lata przeniósł się do kamienicy pod numerem 27. Inną formą zniewolenia, na pewno z dzisiejszej perspektywy patrząc, była fabryka braci Repanów, której pozostałości spotykamy na Alei Wolności. To tam 8-letnie dzieci, zamiast się uczyć, pracowały po 14 godzin dziennie i zarabiały 60 kopiejek tygodniowo. A jak podaje Piotr Sobolewski w Sekretach Kalisza, napiwek w restauracji wtedy wynosił rubla. Tyle zniewolenia, ale na Alei Wolności walczono też o wolność. W czasie II wojny światowej na końcu alei pod numerem 18 prawdopodobnie odbywały się tajne komplety. Tu, gdzie jesteśmy, mieszkał i pracował Zygmunt Jaźwiński, który był adwokatem i społecznikiem, posłem na Sejm III kadencji w latach 1930-1935. W czasie wojny aresztowany w Warszawie przez gestapo za działalność konspiracyjną zginął w Auschwitz. W tym samym budynku w czasie PRL-u swą siedzibę miała kaliska Solidarność. To stąd rozrzucano ulotki, a po drugiej stronie ulicy działacz opozycyjny Bogusław Śliwa wraz ze Stanisławem Słodkiewiczem zrealizowali pomysł tego pierwszego i wykonali na murze sądu napis „Przywrócić godność prawu”, który stał się pomnikiem walki o wolność. A to nie koniec działań Solidarności na Alei Wolności, bo spotkania tej organizacji odbywały się jeszcze przynajmniej w jednym miejscu, to jest na ostatnim piętrze kamienicy pod numerem 25. Na koniec żartobliwie możemy powiedzieć o jeszcze jednym, co prawda dobrowolnym, zniewoleniu. To za tymi drzwiami nie jeden mężczyzna na długie lata, albo i na dożywocie nawet, trafił pod pantofel swojej żony. Pytanie, czy Aleja Wolności jest bardziej ulicą wolności czy zniewolenia, będziemy mogli zadawać sobie pewnie jeszcze długo. I odpowiedź na to pytanie będzie niejednoznaczna.